Tul, ostatni sprawiedliwy policjant w okolicy, mimo intratnych propozycji nie chce zamieść pod dywan śmierdzącej sprawy, w którą zamieszany jest brat ministra. Zostaje więc wrobiony i trafia na długą odsiadkę. Z więzienia wyciąga go tajemniczy mężczyzna stojący na czele tajnej organizacji zabójców. Tul staje się płatnym mordercą. Nie ma z tym większego problemu, bo zabija złych ludzi. Jedna z akcji idzie nie po jego myśli. Postrzał w głowę sprawia, że po wybudzeniu się ze śpiączki, bohater headshota widzi świat do góry nogami. A to dopiero początek jego problemów. Chronologia w filmie zaburzona jest niczym widzenie głównego bohatera. Na początku wydaje się, że nielinearna akcja ma jedynie na celu zachwycić co bardziej wymagających krytyków filmowych i jest wkurzającym ozdobnikiem, ale wkrótce okazuje się, że historia opowiada się dzięki temu całkiem nieźle. Nie mogę nie wspomnieć o dwóch niezwykle urodziwych aktorkach. Tej ładniejszej, Chanok Porn Sayong Kul, będzie nawet okazja przyjrzeć się bardzo, bardzo dokładnie. Główny bohater to zadziwiająca postać. Niby policjant, a daje się wrobić jak przedszkolak. Niby płatny zabójca, a daje się postrzelić jak kaczka na strzelnicy. A więc fight łapa? Wcale nie, bo w drugiej części filmu bliżej mu już do Walkera Strażnika Teksasu. Scenariusz jest nierówny, a fragmenty interesujące przeplatają się z piekielnie nudnymi. Właśnie dlatego Headshot, Mroczna Karma to film, który obejrzeć można, lecz jeśli tego nie zrobicie, wasz świat nie stanie na głowie. Jeśli lubicie film noir, możecie obejrzeć tę produkcję przybywającą z dalekiej Tajlandii. Ponieważ ów cudowny klimat znowu jest jednak w modzie, na pewno znajdziecie dziesiątki lepszych neo-noirowych filmów. Na dobry początek, jeśli nie oglądaliście jeszcze Wyspy Tajemnic, zróbcie to w tej chwili. Lepszej rady mieć nie mogę.